Kurczę, gdzie ta Klaudia się podziała? O. Teraz jest zima, to teraz trochę mamy tak, no nie ukrywam, pod górę, jeżeli chodzi o hodowlę królików. Zwierzaków generalnie, no dużo noszenia. A dlaczego? Zaraz wam wyjaśnię, co i jak. Halo. Tak? A, nic nie słyszysz, bo ci szeleści. Patrz, jaka dupa wypięta. Zdrowa sztuka, o zdrowa Jezus. Koza. A ty faktycznie nie masz co robić. No wiesz co, zamiast mi popłakać w obchodzie? Nie, no, ja cię kamerzuję. Aha, kamerzuję. Ty mnie kamerzujesz. Jestem panem kamerzystą, to jest chyba ważniejsza funkcja. Powiem ci, że ciężko by się dostać do tego sama. Ale... Chodź, ja ci pomogę. Ale ta folia robi sprawę, wiecie co? Mieliśmy wcześniej tylko samą tą plantekę, to nam przeciekało, ale teraz jak dołożyliśmy tą czarną... Już jest zajebiście. Poczekaj, wiesz co, ja tylko do królików idziemy. Cześć, maluchy. O Jezu. Cześć, pasztety. O, marchewka mi się sypie. Myślisz, że ci wybaczą? One będzie brudna marchewka w sianie, one nie cierpią ubrudzonej marchewki w sianie. Co ty nie powiesz, jaki ty jesteś mądraliński. No. Dobra, gadu do obiadu. Chciałam wam kilka słów powiedzieć na temat hodowli właśnie zimą. Królików, jak to u nas wygląda. Widzicie, sceneria jest przepiękna. A chciałam, dlatego was tutaj zebrałam w to miejsce, trochę takie nietypowe, bo tu są króliki w takich klatkach przewoźnych, które latem mamy, cały czas są przestawiane i one żyją cały czas na trawie. I już słyszę u was co niektórych, jak te króliki, że im zimno i tak dalej. Właśnie nie. Chciałam pewne mity rozwiać i pokazać, jak to u nas wygląda. A więc, zobaczcie. Tutaj akurat znajdują się jeszcze cztery króliczki. One mają około 5 miesięcy. Klatka jest osłonięta tutaj z trzech stron i zawsze ją staram się tak ustawiać, żeby nie była frontem do wiatru. Niestety przy tych opadach śniegu nie mogę jej w tym momencie przestawić, ale co robię? Wykładam im po prostu tutaj tą klatkę słomą, żeby miały troszeczkę cieplej, nie stały na mokrej i zimnej glebie i to w zupełności im wystarcza. Tą część zostawiam, ponieważ jak przestawię, żeby oczywiście jak śnieg stopnieje, żeby miały dostęp do trawy, a ta jest cały czas przykryta, żeby po prostu króliki miały no, w miarę komfortowe warunki. No wiecie co, no jest zima, jest ciężko, no, ale tak to wygląda. Jedna z najgorszych rzeczy w hodowli królików zimą jest woda. Ojejcie, no słuchajcie, to jest naprawdę wyzwanie. Na pewno dla wszystkich hodowców, co mają owce, kozy czy krowy, no każdy się z tym boryka. Woda, temperatura i jej zamarzanie. One mają tutaj, pokaż Marcin, one mają tutaj takie poidełko, jak każdy zapewne was jest to zaopatrzone, ale o, widzicie? Kamil to jest zmrożone na amen i zakupiłam takie oto miseczki. One chyba są 200 ml do każdej z klatek. Niby fajne, ale jednak nie fajne trochę, ponieważ czasami niekiedy te miseczki mam problem z wyciągnięciem ich z tej obręczy. Nie jedna mi się tutaj ułamała. No są, powiem wam, no jest to wiadomo lepsze rozwiązanie. Nie jest drogie. Nie jest drogie, ale nie jest tak do końca doskonałym idealny produktem. Ale wy jesteście fajne. No boją się, wstydzą się. Chodźcie dziewczyny napić się. Mama wódkę polała. Wódka przy stole. Tak, teraz zaskoczyły. No i taka jest trochę zabawa z nimi, bo trzeba z tą butelką latać, tak mniej więcej, ja latam 3 razy dziennie. No z samego rana, wiadomo, bo królikiem chce się pić i trzeba je nakarmić. W zależności oczywiście jaka jest temperatura, jak jest ostry minus, to 3 razy dziennie. Jak jest tak koło zera, oscyluje, no to 2 razy dziennie. I tak z tej miseczki, no tutaj akurat 4 króliki się znajdują, no to muszę tak trochę posiedzieć z nimi, bo to w trymiga ona znika, tak z kilka minut i miski nie ma wody. Więc trzeba dolać dolewkę następną. Jak jest trawka, mimo że jest zima, no ale nie zawsze jest śnieg,
to jak się je przestawia, znacznie mniej piją. No oczywiście, bo one zawsze sobie z tej trawy coś tam pociągną tych soków. Oczywiście. W tym momencie one są tak praktycznie na suchym jedzeniu, no bo są na ziarnach i na nasianie, nie ma już trawy. Tak, no, czekamy, aż śnieg puści i trochę to wszystko przeschnie. No ale się nie zapowiada, ale ciągną. Odnośnie jedzenia, jak tutaj Marcin właśnie wspominał, suplementujemy, dajemy im również marchewkę. Jak macie, podaj im tam kochanie, jak macie na przykład buraki pastewne, to też warto dawać teraz takie okopowe rośliny. Na przyszły rok mam zamiar posadzić topinambur. Topinambur też jest bardzo dobrym śliną okopową, jeżeli chodzi o żywienie królików. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zamykamy. Kochanie, dosyp im jeszcze ziarna. Dobra. Bo tak gadu-gadu do obiadu i zapomnieliśmy im jedzenia dać. Ale one nawet tamtego nie dojadły. Tak. Ale to będzie przynajmniej już na wieczór. Tutaj akurat co my w tym momencie mamy? Mamy tutaj pszenicę, jęczmień i owies. I nie mamy czarnego owca. Wiecie, że my zawsze dodajemy czarny, ale nam się skończył. A musimy jeszcze gniotowany też kupić, to za jednym zamachem prawdopodobnie tak się uzupełni. No i oczywiście króliki mają u nas stały dostęp do siana. Niektórzy dają tylko wieczorem. Ja chcę po prostu teraz im zapewnić w tych warunkach jak najlepsze pożywienie. No bo wiecie, no siano to nie to samo co świeża trawa. Tutaj znajdują się młodsze króliczki, one są 4-miesięczne. Tutaj są miksy Kalifornii i Nowozelandii, jak również widzicie jeszcze tutaj dwa takie te mieszańce. Wyjdź z talerza. A dlaczego? Bo jak to tak? Nie godzi się, macie tu marchewki małe, brzdące. Dla was jest więcej, to dam wam więcej marchewki. Oczywiście. Tato, ale ty chyba jesteś nieprawdziwym naszym tatą, prawda? A która to powiedziała? Jestem prawdziwym waszym tatą. Ty najbardziej kochany. Jeżeli macie na przykład jakieś drzewa iglaste, jakąś sosnę lub świerki, również młodymi pędami możecie karmić swoje króliczki. W dawnych latach wyczytałam to w książce, że radzieccy naukowcy byli w stanie wyżywić króliki właśnie na młodych pędach sosny i świerku. Tylko? Tak, taki królik zjadał około 150 gram dziennie. I tyle. I to po prostu zastępowało trawę. Tam na wschodzie no jednak no, dużo cięższe są warunki, zima jest dużo dłużej, więc automatycznie tej trawy jest mniej. No i musieli sobie jakoś radzić. Generalnie nie macie co się obawiać temperatur, że króliki zmarzną czy coś takiego. No, trzeba je odchłonić od wiatru. Nie mogą mieć przeciągów, nie mogą mieć wiatru, dlatego te są nasze odsłonięte tutaj z trzech stron i ustawiamy tę klatkę odpowiednio do warunków. Najgorsze dla nich jest lato, szczerze mówiąc, i wysokie temperatury. Tak. Nieraz nasze króliki, ja pamiętam, ledwo żyły, może w ten sposób. Dychały. Dlatego no teraz ja się w ogóle nie obawiam o nie. Raczej jestem bardziej wyczulona na pogodę latem, na wysokie temperatury, żeby królikom no, dać jakieś dodatkowe schronienie. Lub wiecie co nawet robiłam? Dawałam im takie kostki lodu, co się daje zawsze do takich toreb termoizolacyjnych. Owijałam to w ściereczkę i im wkładałam po prostu do klatki, żeby mogły się no, jakoś tam schłodzić. I wodą, pamiętasz, jeszcze spryskiwaliśmy. Tak. Mieliśmy wodę, znaczy wąż był podłączony do kranu, normalnie do tego, i są w tych takich pistoletach takie chmurki, co nie, że nie leci prawdziwa woda, ani nie zrasza, tylko taka chmurka leci bardzo delikatnej wody. To myśmy coś takiego puszczali przy klatkach, żeby tam po prostu ochładzać to wszystko, wiadomo, troszkę wiatru, trochę tej wody, zawsze tyczkę im było lżej i jest to zauważalne, bo w tych najcieplejszych dniach one aż dyszą, to bo znacie, leżą rozwalone i coś takiego robią, to jest im potwornie ciepło, a po puszczeniu tej mgiełki i jakby zroszenia wszystkiego dookoła, ale nie królików, tylko wszystkiego dookoła, przestawały dyszeć. Tak, także musiało to na tyle znacząco obniżyć temperaturę, tak, że im się już no, w miarę jakby żyło. Mówimy o tych takich ekstremalnych temperaturach, co po 35 stopni w zeszłym roku było. Tak, no teraz jesteśmy przy zimie, mówimy o zimie. Najlepszy okres na pozyskiwanie skórek
jest właśnie zima. Dobrze to zrobić gdzieś tak, no maksymalnie chyba do połowy lutego czy do marca, jeżeli oczywiście chcecie pozyskać skórki, bo później króliki mają tendencję, że linieją i te skórki już są takie trochę słabsze. No, my akurat no, w tym momencie się tym nie zajmujemy, to nas nie interesuje. Ale kto ale wie, czy nie zaczniemy. Jako, tak, ale mówię jako ciekawostkę dla co niektórych, jakby ktoś się tym interesował. No i tak właśnie z królikami tak walczymy, tak dwa razy, trzy razy dziennie. Tutaj to nie jest jeszcze tak, no aż tak strasznie problematyczne. Są w jednej klatce bo są wiele. W jednej klatce, ale zaraz Wam pokażę no, klatkę taką troszeczkę większą. No i jest tego chodzenia. Zawsze najgorsza jest woda. O, zobaczcie, my się może tutaj znajdujemy niecałe, ja wiem, kochanie, z 5 minut i miseczka pusta. No tam już pewnie w pierwszej klatce. Pamiętajcie, króliki muszą mieć stały dostęp do wody. I dlatego mówię, no zima jest tutaj no bolączką wielu hodowców. Ładne króliczki, prawda? No, zobacz, bardzo ładne są te Kalifornie. Kalifornie, piękne tak, one, są z tymi noskami. One są przepiękne, one naprawdę ładne. I zobaczcie, Kalifornie czy Nowozelandy nie mają takich dużych uszek. Jeżeli rozpatrujemy tutaj króliki w hodowli mięsnej, no to myślę, że to jest chyba najlepsza rasa. Nowozeland i Kalifornia. Zmieszany Nowozeland z... Zmieszany albo każda osobno. Z poszczególnych. Ale najlepsze hybrydy powstają i najbardziej tak... Tak nam się największy wydaje. Stosunek Słuchajcie, jest zmieszanego Kalifornii z Nowozelandem. Tak, my to mówimy ze swojej perspektywy. Może macie jakieś inne doświadczenia. Jeżeli tak, chętnie ich wysłuchamy i piszcie nam w komentarzach, bo my jesteśmy hodowcami od... dwóch lat. Dlatego ja nie mówię, że my jesteśmy doświadczeni, my tylko pokazujemy Wam, jak to u nas działa. Jak to u nas działa. Czego się nauczyliśmy przez te dwa lata. To nie jest też tak, że my nic nie wiemy, ciągle jesteśmy początkującymi takimi, że dopiero no, mamy klatkę, otwieramy klatkę i wsadzamy królika. No po dwóch latach, jak człowiek chce, żeby zwierzątka były zdrowe i chce mieć te zwierzątka, żeby jakichś upadków nie było, no to się stara. Wielu osób się słuchaliśmy, też czytaliśmy. Oczywiście uczymy się nadal, żeby nie było, ale i to swoje tak wnioski już tak. Też wyciągamy. Na pewno podstawowi plus już jesteśmy. Znaczy początkujący plus. Tak, myślę, że tak. Ale one śmieszne, popatrz, ten ma rudego nosa, a ten ma czarnego. Ale zasuwają. Fajnie macie, co? Wypasik mama zafundowała? Tato, załóż marchewki, nie będzie mógł jeść. Marchewki wszystko zjadł. Czas, suwaj się. O. I zobaczcie, jak tam było pięknie, fajnie kolorowo, tak tutaj te miseczki niestety już są... zafajdane. Co chwilę trzeba właśnie chodzić i może to... wyżej je dawać, Klaudia, i no dupą nie sięgną. Właśnie, ale... Wiesz, kurczę... o co chodzi? One się jakoś nagną. No nie, one tak nie sięgną chyba tak wysoko. A tam one duże są, Klaudia, króliczki. Jak małe są, to może masz rację, ale te to już wiesz, mają trochę. No nie wiem, no właśnie i tutaj zawsze jakieś ziarno, albo czy kupa. Ich bobek wpadnie, no. Cholery jasne. Która to sra? No. Do pojdełka. Ja. Wszystkie sracie? Wszystkie! Dobra, czekaj, trzeba im właśnie coś dać, bo już widzę, że wszystko zjedzone. Zapomniałam w sumie przy tym żywieniu tam takich tych okopowych wspomnieć Wam, że oczywiście można dawać im żołędzie i kasztany, jak sobie uzbieracie jesienią. Dobrze je podawać z ziemniakami na przykład, żeby je zmieszać, bo trzeba też króliki nauczyć jedzenia ich, a to są dobre takie no, zamienniki, no przecież nie tyle zamienniki, ale są bardzo tuczące. Jeżeli taką hodowlę prowadzicie na mięsko króliczki, to żołędzie i kasztany jak najlepiej, tylko zbierać trzeba. Mi już się pokończyły ostatnim razem, jak się uzbierali, to wszystko wtrążoliły i już nie ma. No, ale tak, ale mówię, no najlepiej z jakimiś obierzynami, z ziemniakami uparowanymi. Dobra, dziewczyny. Ujej, cholera. I właśnie to jest ta zabawa z tymi miseczkami. Otworzysz, zamkniesz, wyleje się. No. I wiecie, jeszcze lodowisko się robi, jak się, bo to woda to zaraz zamarza. No i zobacz, no, i to samo. O czym mówimy? No zawsze jest jakaś ciapa. Pokazujemy Wam faktycznie, jak to jest. To żadna tutaj ustawka dla Was, tylko no... żebyście no widzieli, jak jest zimą. Przy minusowych temperaturach. O, tak a propos, zobaczcie, co ja mam na rękach. Słuchajcie, był jakiś czas temu Marcina kolega, który nawiązali kontakt dzięki naszemu kanałowi. I przyjechał i przywiózł nam właśnie
prezencie rękawiczki, kilka par do testowania. Jak ja je zobaczyłam, aż się rozpłynęłam. Tak mega fajnych rękawiczek ja jeszcze w życiu nie miałam. Są przede wszystkim, w środku mają takie, o patrzcie, widzicie? Takie jakby misiu, czy co to jest, no takie, one są grubsze, one są naprawdę ocieplane, one spełniają... Tak, bo to są zimowe, wodoodporne rękawiczki do pracy. Chciałam nawiązać do tego wodoodporności, bo jak ja chodziłam i sprawdzałam tutaj, czy te poidełka są zamrożone, pokaż, to zawsze przez kratkę wkładałam tu palca i patrzę, czy to działa. Więc jak miałam takie zwykłe, takie cieniutkie rękawiczki, po kilku takich sprawdzeniach, to palca już miałam fioletowego z zimna. A właśnie Przemek, dlatego mówi, jak on zobaczył, że my pracujemy, wiesz, z takimi rękawiczkami w takich warunkach, od razu pomyślał. Jeżeli już jesteście na roli i macie jakieś takie, no prace związane z zwierzętami, z wodą, polecam te rękawiczki, naprawdę są super ciepłe. One są, popatrzcie, dotąd są wodoszczelne kompletnie, no tu już sobie nie polewamy, bez przesady. I powiem wam ciekawą sprawę, ja wziąłem jeden dzień, zrobiłem w ten sposób. Ja akurat nie mam rękawiczek, ale mam te same, że wiecie, polewałem sobie całkowicie tam rękę, tak na zasadzie, a zobaczymy w którym momencie przemokną. Nalała się woda i to jest bardzo ciekawe, nalała się woda, ja czułem wilgoć w palcach, natomiast przez to, że tam jest te takie, no nie wiem, futerko, czy co, ta struktura tej rękawiczki wewnętrzna jest, jaka wam pokazywaliśmy wcześniej, to się wszystko ociepliło od moich palców i mimo, że czułem, że są wilgotne, i tak mi było ciepło i można dalej pracować. Czyli to były, nie były jak żyletki. Nie były jak żyletki, tak jakby pianka do nurkowania, ja nie wiem jak to nazwać. Dobre określenie, dobre porównanie, pianka do nurkowania, coś na ten styl. Że wiecie, ona wodę przyjmie, przez moment jest zimno, ale później od ciała się nagrzewa i tak naprawdę czujesz, że masz mokro, ale i tak masz ciepło. No tak bym tego, bardzo przyjemne do pracy. Testujemy je już drugi tydzień. No i zobaczymy, jak to z ich wytrzymałością. No na razie się nie możemy czepić, dlatego już po dwóch tygodniach zaczynamy to reklamować, bo no zobaczymy, wydaje się, że wytrzyma długo. Dzięki Przemo. Są, widzicie, są używane. To nie jest tak, że ja sobie tylko gadam i takie sranie w banie. No, jest normalne, włożyła brudne. Przed sekundą w kozią kupę i teraz tak udaje. Jezu, królicza mam, była. Mam mu walnąć? Walnąć ci? No, chcesz? Wąchaj. Macie, ona wąchaj. Wata, czuję watę. Dobra, dawaj, bo króliki głodne. No, właśnie. Tutaj jest taka większa klatka. Widzicie, tutaj jest 16 pokoi, tak to określę. Są młode kurki. Z naszego kontenera same zaczęły wychodzić, to pomyślałem, że jak chcecie, to sobie tak. Cześć małe. Ile masz? No, gdzieś tak 14 tygodni. Nie, kochanie, 15-16 już. A, już 15-16. O, i po prostu... to pannica jesteś. Dobra, lej wodę, bo to nie wiadomo tutaj, czy nie są one sprawnione. Chociaż miałam im... Ty widziałeś tego, jaka lotna? A skąd ona się tak... A ta o Jezu, nie wiem, jakoś się wystraszyła. Każda tutaj klatka ma oczywiście zbiorniczek na wodę, ale tak jak wspominałam, no akurat teraz ich staram się nie używać. Chociaż mają, widzicie, jeszcze wodę niezamarzniętą, akurat tutaj jakoś, nie wiem, nie łapie, prawda? Wiesz, Kadia, kontener jest tyczkę, bo tam jest ogrzewany, one duże, grzeje. Jest tutaj ilość, może też, wiesz, własne ciepło. Być i może, może dlatego to jakoś tak, nie jest to samo. One tutaj nie są pomrożone, ale już mówię, zapobiegawczo lejemy do tych miseczek. A tutaj co jest? Ty się gdzieś wybierasz? Na dziewczyny. Na dziewczyny, tak, co, mało ci? Mało. Tak, prawiczek. Nienaświadczonym króliczkiem. Ale to grubawy jesteś. No. Zobacz, ale nie jest duży, grubawy jest, ale nie duży. Nie, jest grubawy, ale nie jest duży. Zobacz pod szyją, jakiego ona ma, aż takiego wola bym powiedziała. No, dobrze zbudowany jesteś. Znaczy nie, tłusty. Zbudowany nie jesteś, ale tłusty. Cześć maluchy. Wy tu jeszcze z mamcią urzędujecie, co nie? No pewnie. Nie chcecie odchodzić od mamci. Chodź mama, pokaż się. O, jakaś ty ładna dziewczyna. A ta panna oto tutaj przed nami, to jest nasza najstarsza samiczka, nasza pierwsza mamuśka. I duma. Tak, i duma.
No tak, ty, to dostaliśmy, kupiliśmy. Ona jest naprawdę dobrą mamką. Zawsze ma sporo króliczków, prawda? Tak, ona i odchowuje. 9, 10 bardzo często. Teraz to chyba z kilkanaście 11 nawet. Wszystkie odchowała i wszystkie równo, powiem wam, rosną. Tak. Ale żeby było jasne, ona tak nam schudła. Mówiliśmy to chyba, jak było tych kilkanaście, że daliśmy jej pół roku sobie odpoczywa. Patrz, jaka się grubiutka zrobiła. Pół roku odpoczywała, a teraz to myślę, że już jesteś chyba dziewczyna gotowa. No, na pewno. My też nie chcemy tych królików tak eksploatować. Myślimy, że 2-3 razy maksymalnie zakacamy króliczka w roku i po prostu i koniec. Uważamy, że to wystarczy. Ale trzeba, uważamy też, że nam pasowało po prostu sezonowo i przyspieszyliśmy ten okres, nie daliśmy jej tak dobrze odpocząć pomiędzy jednym a drugim, co nie? Tak. Trzeba, zawsze uważamy, że trzeba jakąś przerwę zrobić. Znaczy, wiecie, one mają przerwy, no jest zakocona, rodzi małe, 2 miesiące jest z nimi. Także ma niby 2 miesiące przerwy, ale my po tych 2 miesiącach daliśmy, a uważamy, że nawet 3 by nie zaszkodziło. Tak, żeby ją odseparować w ogóle od małych, żeby chwilę była tak bez dzieciaków. Tak, bez przesady. Piękny jesteś, króliczek. Od ciebie wszystkie maluchy bierzemy i będą żyły, bo chcemy mieć twoje potomstwo. Zgadza się. A papu jej dałeś? Papu, zaraz. No daj jej papu. Nie, aż tak jej nie kocham. To jest choć grubasku ty nasz. Ona będzie totalnie gruba. Grubciu. No, ty to jesteś grubasek. Patrzcie, co ona ma pod szyją. Ona właśnie stąd rwie sobie te. Aż duży ma ten wół, ale co? Ma takiego wola. No tłusta taka, że nie wiem. To jest, są oryginały się... nowozelandzkie, nie, z, tak, z tatuażami. No już tych tatuaży nie wiem, czy widać. Widać. No chyba jeszcze troszeczkę widać. Widać, tak. Także no... Oryginał. Kawalera, ty gdzie się wybierasz? Powiedz na randkę. Dobra, pulpet, chowaj się. I tak oto wygląda hodowla królików zimą. Trochę problemów wam naświetliliśmy. No i pokazaliśmy z naszej perspektywy, jak to u nas wygląda. Czyli 2 problemy. To jest woda i uważamy, że również problemem jest brak zieleniny. Co nie? No nie mają dostępu już do trawy. My też nie mamy dostępu do trawy. Natomiast zdrowotnie odpukać jest wszystko, nie widzimy problemów jakby temperaturowych. Więc kurki nie, bardziej cierpią na nie zimie. Nie bójcie niż... się hodować królików zimą. Rozmnażać na zimę. Przecież będziecie mieli robotę. Tak, niskie temperatury nie są im straszne, tylko po prostu macie wy więcej roboty. No i trzeba uważać, o wiem, co jeszcze jest, jak już rozmnożycie w zimie króliczka, to musicie uważać, żeby matka zasutka nie wyciągnęła go na zewnątrz, bo znacznie szybciej się wymrozi. Wiecie, w lecie jest tak ciepło, że nawet dlatego jak on jest bez futerka, najbardziej... tu jest taki... Optymalnym okresem, jeżeli chodzi o zakacanie, byłby luty, kochanie. Może luty, bo w tym momencie na marzec będzie rodzić i to już będzie ta temperatura, że no, łatwiej to wszystko upilnować. Tak jest. Dobra. To do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, króliczarze. No. I za bardzo nie kicajcie, bo wiecie, jak się kica. Jak się kica. No pokaż. Stary dziad jestem. Dobra, pa! Więcej gadam niż robię. Ciao!